Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Z tej strony, Pan Szachuś. Miniaturek, ciąg dalszy. Dziś przedstawię Wam trzy miniaturki, w której wygrywają szybko białe. Pierwsza miniatura y, będzie w obronie sycylijskiej. Białe rozpoczynają ruchem E4. Ruch C5 daje nam właśnie obronę sycylijską. Skoczek F3, ruch jak najbardziej normalny, skoczek C6 również. I tutaj gramy D4, żeby walczyć przede wszystkim o centrum. Pionek wybija na D4, skoczek wybija na D4. No i teraz jest wachlarz możliwości, jakie mogą tutaj ruchy wykonać czarne. Można zagrać skoczek F6, można zagrać D6, można zagrać E6. E, wiele jest możliwości. Tutaj czarne się decydują na ruch E5. Skoczek teraz idzie tak nietypowo na pole F5. W tym momencie, <coughs> przepraszam, w tym momencie czarne mają bardzo wiele dobrych ruchów. Jednym z lepszych ruchów tak naprawdę jest tutaj ruch D6, który nie pozwala wejść skoczkowi na pole D6 i goniec atakuje skoczka na F5. No tutaj czarne postanowiły, że szybko będą chciały tego skoczka wymienić, zarówno za skoczka, ale nie zauważyły prostej rzeczy, jaką jest właśnie skoczek D6. Mamy pięknego szacha. Mata, król jest w potrzasku. Miniatura numer 1 zaliczona. Przejdę do kolejnej miniaturki, która e, występuje w gambicie centralnym. Gambit centralny rozpoczynamy ruchem E4, E5 i ruch D4. Mamy gambit centralny. Z założeniem tutaj białego jest to, aby bardzo szybko rozwinąć lekkie figury e, za cenę właśnie pionka, który. Tutaj y, y, zabiera czas, powiedzmy, y, czarnemu. No i czarne przyjmują ofiarę. Tutaj można byłoby też oczywiście odbić hetmanem. Skoczek C6, hetman ucieka na pole D3 lub na pole E3. Jest wie, wiele możliwości. Białe decydują się zagrać skoczkiem na F3. Można tu czarnymi przejść do y, y, różnych debiutów, różnych otwarć, że. Byłoby tutaj w porządku wszystko, no ale czarne decydują się, że będą bronić tego pionka. No i teraz zobaczymy, co się wydarzy, jeżeli czarne tego pionka chcą zachować i mieć przewagę materialną. Goniec C4, prosty plan, tutaj atakujemy pionka na F7, grozi na przykład koń E5 wzmocnieniem, zbiciem na F7. Trzymy, chcemy się dobrać do czarnego króla. Czarne grają ruch skoczek F6, nie jest to najlepsze posunięcie, moi drodzy. Tutaj następuje bardzo szybki atak. E5 Skoczek wędruje sobie na pole G4. No i następuje piękna kombinacja. Uwaga, goniec bije na F7 z szachem. Król jak najbardziej odbija na F7, i dajemy szacha na G5. Mamy szacha na G5. Król musi rzecz jasna uciekać, a w następnym posunięciu odbijamy figurę, utrzymując świetny atak. Król ruszył na, G na G8. Hetmanem zbijamy oczywiście figurę. I czarne sprytnie zagrywają d5. Tutaj mamy atak na Hetmana. Hetman ucieka na pole F3 i uwaga, widać, że tutaj grozi mat na pole F7, czarne muszą się od tego e, obronić. Do tego potrzebna jest przede wszystkim figura chyba najsilniejsza, czyli Hetman. Tu Hetmanem, jakbyśmy na przykład zagrali na pole E8 lub na pole E7, bardzo dobrze bronimy, ale Hetman się rozpędził i ruszył do przodu, myśląc, że również broni Punktu F7. Oczywiście ma rację tutaj. Hetman broni tego punktu F7. Ale następuje piękne posunięcie. E6 które wzmacnia atak na pole wcześniej wspomniane. F7. Hetman E7. I mamy tutaj mata w następnych y, dwóch posunięciach. Hetman F7. Bicie na F7. Pionek zbija na F7. Mamy szybki mat. Król jest w potrzasku. E, zwycięstwo białych. Miniatura numer 2 zaliczona. Teraz przejdę do miniaturki numer. 3. Ona następuje w obronie Pirca Ufincewa. Pirc wygląda następująco. E4, ruch D6, D4. Tutaj mamy szybkie centrum, ale taki jest oczywiście debiut. G6. Skoczek na F3. Goniec na G7 i goniec na c4. Jedna z podstawowych, jedno z podstawowych otwarć w partii w obronie pirca, przepraszam. Tutaj naturalnym ruchem byłoby na przykład zagranie c6, może e6 jest możliwe, skoczek f6. Czarne zdecydowały się na ruch skoczek d7. Słuchajcie, jest to ruch naprawdę zły, ruch przegrywający tutaj piona i ogromną pozycję, lub więcej w zależności co zagrają czarne. Należy zbić gońcem na F7 z szachem. Tutaj chyba najlepszą odpowiedzią byłoby odejście królem, mniejsze straty materialne mogłyby nastąpić. No ale jeżeli król się pokusi o wzięcie figurki, następuje szach na G5 i teraz, jeżeli król odejdzie na pole E8, skakujemy na pole E6 i zdobywamy e, najsilniejszą figurę przeciwnika, czyli Hetmana. Mata tu nie dajemy, ale zdobywamy ogromną przewagę. Jeszcze tutaj powiem, jakby król ruszył na f8. No to mamy skoczka na e 6 z szachem, również zdobywamy Hetmana, ale co by było, jakby Hetman, przepraszam, król odszedł na pole f6. Chwilę zastanowienia, uwaga, mamy pięknego Mata, Hetman f3, król nie ma ucieczki, szachmat. Trzy... Zaciąłem się chwilę, sorry. Trzecia miniatura zaliczona. Mamy szybkiego mata. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiały są przyjemne w oglądaniu. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.